Zawagali według świętego Łukasza. W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się dookoła rozmaitych posług. Dwie siostry, a w królowej Jadwidze, stały się jedną osobą, można tak powiedzieć. Chociaż Jadwiga Andegaweńska została ba kanonizowana bardzo późno. Można w XX wieku, dopiero Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarza. Jednak ślad jej świętości jest wciąż obecny w naszej historii i był obecny przez te wszystkie wieki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat, zostańcie ze mną. Jadwiga Andegaweńska była jedną z trzech córek Ludwika Węgierskiego, a Ludwik Węgierski był synem Elżbiety Piastówny. Dlatego właśnie Jadwiga miała prawa do polskiego tronu. Co prawda, pierwotnie jej rodzice chcieli ją oddać Wilhelmowi Habsburgowi chcieli, żeby była gwarantem związku między Austrią i Węgrami. Jednak w międzyczasie zmarła jej średnia siostra i Jadwiga została królem Polski. Skąd wiemy, że królem? Ponieważ w aktach dotyczących koronacji Jadwigi ona jest zapisana jako reks, jako król. Potem będzie używała tytułu regina Polonii, czyli królowa Polski, ale te wszystkie uprawnienia, które są związane z tytułem króla, między innymi dziedziczenie tronu przez potomstwo, zachowa, pomimo tego, że wyjdzie za mąż za księcia litewskiego Jogajłę. Kiedy królowa, kiedy królowa zostaje królem Polski, kiedy Jadwiga otrzymuje koronę, ma zaledwie 10 lat. Można powiedzieć, dziecko. Co prawda, wychowywane do tego, żeby być królową, żeby zasiadać na tronie, więc przygotowywane przez te 10 lat i to na dworze w Budzie dworze, który bardzo dużo czerpał już z rozwijającego się powoli renesansu, rozwijającego się we Włoszech humanizmu. Jadwiga jest świetnie wykształcona, ma też niesamowite wyczucie artystyczne, a także bardzo duże wyczulenie na kwestie związane z nauką, z rozwojem uniwersytetów, z tym wszystkim, co jest elementem humanizmu, rozwijającego się humanizmu. Ale Jadwiga też jest kobietą bardzo głębokiej wiary. To nie dziwi, kiedy sobie. Przypomnijmy to, że dwór węgierski, tamtejsze rody królewskie, jak Arpadzi, a potem Andegawonowie, to są rody, z których wywodzi się mnóstwo świętych. I Jadwiga jest jedną z tych, które można powiedzieć, wchodzą w ten nurt świętości, którzy tych potomków tamtego rodu, tamtej dynastii, którzy szukają odpowiedzi na swoje życiowe pytania u Boga. I Pierwsze pytanie pada już wtedy, kiedy Jadwiga ma 10 lat jest narzeczoną Wilhelma Habsburga, można powiedzieć, że nawet żoną, bo ponieważ zawarli taki ślub, taki ślub, przed, można powiedzieć, który należało skonsumować, żeby był ważny. Jadwiga też, tak jak opowiadają legendy, jest zakochana w Wilhelmie, więc kiedy Wilhelm przyjeżdża do Krakowa, żeby Wyegzekwować swoje prawa do żony. Z jednej strony jest miłość Jadwigi, ale z drugiej strony są też panowie polscy, którzy nie życzą sobie sojuszu z Habsburgiem, którzy wiedzą, że Polska i tamten ród to nie jest dobra, dobre zestawienie. Naciskają na Jadwigę, żeby zerwała zawarty ślub, nawet pomimo tego, że będzie musiała się słoną za to opłacić. Jadwiga w nocy próbuje uciec do Wilhelma, to jest ta słynna scena, kiedy młoda dziewczyna toporem rąbie drzwi, żeby wybiec z zamku. I wtedy podchodzi do niej biskup, ówczesny biskup krakowski i zaczyna jej tłumaczyć, że to nie jest dobre, że to nie jest dobre dla kraju, a ona w tej chwili już nie jest osobą, która może samodzielnie i w pełni swobodnie dysponować swoim życiem. Ona jest królem kraju i jej życie jest życiem, które jest oddane temu państwu. Jadwiga idzie pod czarny krucyfiks i modli się. Szuka odpowiedzi, nie wie co ma zrobić. I wtedy z tego czarnego krucyfiksu, który do tej pory, przed którym do tej pory możemy się modlić w krakowskiej katedrze, Chrystus mówi do Jadwigi: czyń, co widzisz. I Jadwiga to czyni. Rezygnuje z, z narzeczonego, rezygnuje ze swojej miłości i przyjmuje tego kandydata, którego jej prezentują polscy panowie, po, prezentuje Polski Senat, czyli księcia litewskiego Jagiełę, z którym sojusz z jednej strony był bardzo korzystny dla Polski, ponieważ pomagał Polsce w jakiś sposób zneutralizować, czy zacząć neutralizować zagrożenie, jakim coraz bardziej stawali się krzyżacy ale był też aspekt ewangelizacyjny. Zresztą tego argumentu także użył biskup, przekonując Jadwigę. Wyjdź za Jogajła i ochrzci Litwę. I rzeczywiście tak się dzieje. Znaczy Jadwiga, zanim jeszcze wyjdzie za mąż, wysyła um, posłańca na dwór litewski i każe mu sprawdzić, czy, czy Jagiełło nie jest przypadkiem krzywy, w jakiś sposób ułomny czy ona będzie w stanie w ogóle zbudować z nim jakiś związek. Test wychodzi pozytywnie. I Jadwiga, mając zaledwie 12 lat, wychodzi za mąż, za mężczyznę mającego lat prawie 30. Stworzą bardzo dobry związek. Jagiełło będzie kochał Jadwigę, pomimo tego, że potem jeszcze dwukrotnie się ożeni, do końca życia będzie nosił pierścień, któremu mu podarowała. Jadwiga żyje w sposób bardzo prosty. Będąc królową, jakby utrzymuje się na tym dolnym pułapie wymaga, wymagań związanych ze strojem, z zabawami, a zaangażowaniem towarzyskim, ale nie, nie szuka niczego więcej. Stara się łączyć Marię i Martę tą, która klęczy u stóp padań i wsłuchuje się w jego głos, ale też tą, która służy, która podróżuje po całym kraju, która w momencie, kiedy żołnierze jagieły niszczą wieś. Um, wymusza na swoim mężu zwrócenie im y, tamtejszym wieśniakom, kosztów tego, a kiedy Jagiełło mówi, no widzisz, nie ma problemu, zapłacimy mi za te szkody. Jadwiga odpowiada, ale łzy, kto im powróci? Jadwiga ze swoją olbrzymią wrażliwością też na to, co naukowe te, naprawdę tworzy uniwersytet, tak naprawdę odnawia uniwersytet czy Akademię Krakowską założoną przez y, Kazimierza Wielkiego. Stara się też o Wydział Teologiczny, co podnosi rangę uniwersytetu. Co prawda uniwersytet zacznie działać dopiero po jej śmierci, w 1400 roku, ale jednak istnieje aż do dziś. Jadwiga umiera w połogu. Prawdopodobnie, jak badano, kiedy badano jej szkielet, to odkryto, że miała dość wąską miennicę. Prawdopodobnie poród był bardzo trudny i córeczka, Elżbieta Bonifacja, ale też sama Jadwiga, umierają. Jednak pozostaje ślad świętości, a kult rodzi się natychmiast. I kult ten trwa. Trwa aż do XX wieku. I w XX wieku Jadwiga zostanie wyniesiona na ołtarze. Królowa, która miała odwagę być święta.